Dobra, i tu sobie zrobię cięcie, okej. Także jeśli ja sama nie usunę tych filmów, a nigdy raczej nie mam zamiaru usuwać filmów z YouTube'a, bo to jest mój dorobek życiowy, to ten. To jedyne, co może się wydarzyć, to właśnie taki atak, który może mi popsuć konto. Ale mam nadzieję, że nigdy się nie wydarzy. Tak, była cytryna. Seba tam mówił, że była wcześniej, więc... Dziękuję, Seba. Dobra, i wylądowaliśmy z powrotem w tym dziwnym miejscu. Z tym gościem, który czyścił swoją lufę. I z kotem. A co? Kat Gabriel? Co to jest? What they use for catching cats. I thought that gabbers were banned sometime ago. O nie, to takie coś do łapania kotów. Mogę to zabrać? Aha. Są w ogóle drzwi, a tam są schody. Strange noise is coming from the other side of the door. Dobra, to ja tam nie wchodzę na razie. Chyba nie zapominajką, tak. Nie, Foxiak, musimy skończyć jedną grę, zanim zaczniemy kolejną, bo potem się pogubimy. Znaczy, ja się pogubię też, ale no, wiecie. Musimy skończyć najpierw tą. Czyścić lufę, teraz się tak ładnie nazywa. Kotkę, znaczy mam nadzieję, że nie będziemy łapać kotka tym, tylko kogoś innego na przykład. Cellar door. Matko, gdzie myśmy wylądowali? O, dziękuję, Geminis. Niedużo, ale dorzucam się. Oj tam, każda złotówka się liczy i jest mi bardzo miło z każdej najdrobniejszej kwoty. Jeśli macie ochotę mi wrzucić, to jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Także dziękuję. Tak, hotel. They don't make them like this anymore. To jest jakieś radio stare. All I see is the fog. I could never find my way home. I jest mgła. It's old, like everything in this house. There are cobwebs and dust all over it. Usiądź, no time for that. Go to figure out how to get out of here. I to samo. Boże. Włącz lampę. Nothing happens. Needs a new light bulb. I should look for one. Czyli musimy poszukać żarówki. No właśnie, Igorku, nie, trochę się nie spodziewałam. Siedzę i patrzę, jak Seba robi te mądre, moderatorskie rzeczy i mam taki mind blow. Ojej, aż tak? Nie opiemy, ale ludzi już tak, tak. Ludzi możemy złapać. Nie mam nic przeciwko. Dobra, czyli tu nic specjalnego. Tu możemy... O, dziękuję, Lawrence. Każda złotówka się liczy, to masz moją. O, dziękuję. Wielkie dzięki. Wdzięczność moja nie zna granic. The lamp is on. I can't see a switch for it anywhere. Mogłabym wyjąć tą żarówkę z tego, ale nic bym nie widziała, więc może najpierw się rozejrzymy. It's an old grandfather clock. Aww. Zegar dziadka, jak w Simsach. It's still working. Open. There's going to be a hidden passage inside. Leave it for someone else to discover. I'm in enough trouble already. Nie chcę odszukiwać jakiejś fajnych przejść, no. Tak, Aleksa, dokładnie. Tylko sugeruję, zapisuj. Okej. Okay. Teraz to się boję. Dobra. Main door. Aha. Mogę stąd wyjść.
Jest jakiś small window. Was in the... On one side of the window is broken, so this is where the draft is coming through. So I can see my kidnapper fast asleep in the chair. A, czyli on tam zasnął. Już szybciej zwierać takiego. Ojej, tryskanie cytrynką więcej. Hotaru, woda. Hotaru, twoje zdrówko. Cześć, Slavic Blossom. Nie, to nie jest początek gry, ale no jesteśmy kawałek do przodu. No nie wyłączam cytrusa, ale uszka mogłam ściągnąć, tak? I rozciąganko. Dawno się nie rozciągałam. Tylko na wakacje chrzniewać mi się chce. Teraz też cytrusa do północy, ojej. Search back of the van. I'm almost glad I was unconscious when he brought me here. Through the window I can see there's an animal mess and blood everywhere. Boże drogi, czy on tam zabijał zwierzęta? The back door is locked. I wonder if I can find the spare key. Okej, czyli jest zamknięte. No dobra. The door's locked, but I can see he left phone on the driver's seat. Maybe I could call for help if I got hold of it somehow. No dobra, no. Czyli on tam zatrzasnął, boże, telefon. Ja się obawiam, że mnie prąd kopnie, jak ja wyciągnę tą żarówkę z tej lampy. Co jest w kitchen door? Mogę sobie przejść komputer obok i przez chwilę być sebą. No cóż, co kogo tam jara? Empty wine bottles, they like a drink. There's nothing like a bottle of red with your medium rare cut steak. Aha. This is where she cooks. Dirty pans still stink of an old cut stew. Boże, czy oni gotują z kotów żarcie? Teraz zwymiotuję. Że gry poza Cat Lady i ojeju, przeminęło mi. I Stray, mam propozycję, nie jestem pewien, czy można się wepchnąć w kolejkę. Znaczy na dzisiaj na pewno nie, ale jeśli masz ochotę Golden Camel, to możesz zostawić propozycję. Najlepiej by było na Discordzie, ponieważ tam mi nie ucieknie. Ale no, na dzisiaj to byłoby już ciężko. No, masakra. I mam nadzieję, że... straszne. They're all terribly blunt, could hardly function as a weapon then. Mogę zabrać noża. Ewentualnie, jeśli bardzo nie chcesz na Discordzie, to możesz mi wrzucić gdzieś na Facebooku, albo na prywatnej wiadomości, albo na maila. Też można. Jeśli masz ochotę. O, dzięki Bartek. No właśnie, mam miesięcznicę, bo w Rope Pristine się tam już obnażała ze swoją subskrypcją. A pamiętam, że wy macie razem. Dziękuję bardzo. 34 miesiące. Wielkie dzięki. Wasze Saberio. No super. Co jest w lodówce? Blood. O Boże, tam jest wszędzie krew. The door is stuck. No, chyba dobrze, że się zacięły. Nie chcemy wiedzieć, co tam jest. Chociaż... mogę użyć tego. No, this terrible bad weapon. Blunt, rusty piece of crap. Aha. It's what they use for cutting. Dobra, to było już. Okej, co mamy tutaj?
1, 2, 3, okej. Prędzej czy później obejrzę na YouTube, ale zależy od jednego. Podoba ci się The Cat Lady? To jedna z moich ulubionych gier. Chciałabym ci polecić kolejną. No, na razie mi się bardzo podoba. Jest zdrowo pochrzaniona, ale ja lubię takie gry. Także spoko. Też się obnażam z subskrypcją. Tak, Bartek. Użyłam klawiatury ekranowej. O, no, to jest trudne. Rozumiem, Ernest. Twój ból. Filthy remains of many meals litter at the dining table. There's a strong stench of rotten food. Aha, mogę się schować w ogóle pod stołem. A small painting of street stall at night. Mogę w ogóle go wziąć. Aha. Jest interesting. Aha. Well, well. Boxes full of bleach. I suppose I deserve a bottle. I've worked hard for it. This reminds me of something. The first thing you need is a strong toilet bleach. You know the kind. Not just a regular bleach, but one that makes your eyes all watery and skin itchy. Aha. Dobra, czyli ona podaje ten przepis na ten gaz w ogóle, masakra. Something is wrong, Mitzi. The cats are alarming. That's exactly like when I found you, Miss Ashworth. We've got to check what's going on. Oh, I'm really sorry, but there is no way I'm going out in this fog. Fine. I'll go on my own then. Okay. Koty płaczą. Co się dzieje? Że tam głę to jest ten gaz. Ale to byśmy umarli! O, dziękuję, Skipper. Przypomniało mi się, że przecież mam jeszcze do końca wykorzystaną kartę Paisley. Wielkie dzięki, Skipper. Myślę, że tam głę... to zostań. O matko. Ale ja tam nie zwiedziłam wszystkiego, a już mnie wyrzucili gdzieś, no, z powrotem. To cytrynkę mam ściągnąć, tak? O, znowu grę wywaliło. Inne, co mnie denerwuje, to też, że ta gra się wyrzuca. O, dziękuję! O, Christine. Load, load, load. Dobrze, że się szybko włącza. Tam jest staircase. No, chyba muszę iść staircase. Ground floor. Dobra, idziemy do... na parter. Cześć, Beata! Hejka! Trzeba nic nie za koty, co alarmują o zagrożeniu, no. Jest na ostro. It's a communal mailbox. It holds all tenants' mail in separately locked compartments. Oh. No mail for Susan Ashworth. Surprise, surprise. Nie ma żadnych maili dla mnie. Inne są zamknięte. Można egzaminować ludzi. Co dzisiaj jadłaś? Ja dzisiaj jadłam leczo. W sumie dzięki precelkowi, bo precelek mi podrzucał produkt. Bardzo dobre. Bardzo dobre leczo. Jedno z najlepszych. Super mgła, nic nie widzę. Nie wiem, gdzie mam iść, czy prawo, czy lewo. Tu jest znowu jakiś... Aha! Tam coś przejechało. Bloody fog. Can't see a thing. Someone could be getting murdered, two feet away. And not a soul would notice. Aha, i wtedy mnie porwał, tak? It could be worse.
least it's not raining, eh? Always look on the bright side, they say. And I always do. Dziękuję. Not a talkative type, are you? Ciężko mi teraz przeczytać, bo się próbuję skupić. Ale dziękuję bardzo za donate'a. Jeśli... Tam chyba przeczytałam Dawnfall. Dawnfall mam i zamierzam zagrać. Zresztą wszystkie trzy części, jeśli chodzi o tą serię zaczynającą się od Cat Lady, chciałabym przejść. Także Dawnfall i coś tam jeszcze było, ale już nie pamiętam tytułu. W każdym razie no mam te gry i będziemy je ogrywać w przyszłości, ale chciałam zacząć od Cat Lady. I dziękuję za donate. O matko! Chcę mieć wkład w to, jak na stream będziesz sterować bandą napalonych młodych. Boże, dzięki, Precel. Matko, dziękuję. O, Lorelai, właśnie. Dziękuję. Także te wszystkie gry będą. I znowu cytrynka! No wiecie co? Nie mogę z wami po prostu. Dzisiaj jest jakiś cytrynowy dzień. My name is Susan Ashworth. It's none of your business. No, Seba upracna jak zwykle. Don't be such a scaredy cat, sweetheart. You're Susan, aren't you? A kind man had described to me what you look like. Super. And what can I say? It was spot on. Dziękuję, Rofristi. Zachęciliście mnie? O, te napaleni ludzie. Rozumiem. Dziękuję. I had a call, you see. There's a cat problem. And apparently, some crazy cat lady keeps making it worse for everyone. Nie. Ktoś na mnie nasłał tego pana? Called Susan, I was told. Now, you ain't gonna like it, sweetheart, but I'm taking you for a ride. No tak. No i mnie zabrał. Z jakichś powodów, do których trzeba było czekać na filmiki z Cat Lady na YouTube, pokazywało mi, że są niedostępne, po czasie były do obejrzenia, a ty wtedy byłaś na wakacjach. O, przepraszam, Golden Camel. Ogólnie ja na YouTube wrzucam te powtórki, tylko ja je ustawiłam, wiesz, na zaplanowane po prostu i jakby zazwyczaj wrzucam te powtórki po prostu po live'ach, tylko że one są z lekkim opóźnieniem ze względu na to, że tych powtórek jest bardzo, bardzo dużo. I zazwyczaj wrzucałam dwie powtórki na dzień, z tym, że w wakacje zrobiłam tak, żeby była jedna powtórka na dzień, ponieważ tych filmów nie było zbyt dużo i chciałam je trochę przeciągnąć w czasie, przepraszam za to. Ale za niedługo już wracamy jakby do kolejnego... Znaczy do takiego stałego trybu, że będą dwie powtórki na dzień. Ale to są powtórki różnego typu. Także nie tylko Cat Lady. Dziękuję za kolejnego donate'a. Boże, aż mi się gorąco robi. Dziękuję bardzo. Szaleni ludzie. Także te powtórki się pojawiają, tylko no właśnie są dosyć z dużym wyprzedzeniem na YouTubie. Jeśli masz ochotę oglądać w miarę na bieżąco, to możesz sobie obejrzeć powtórki na Twitchu, bo na Twitchu są praktycznie od razu po live'ie dostępne i można sobie je puszczać. Tylko, że one są dostępne przez jakiś czas, ale no dosyć długo Twitch mi je trzyma, także jak coś, to tu można. Wszyscy najlepiej w takim czasie od razu są napaleni, no właśnie. Wszyscy napaleni, ja nie wiem. No właśnie, nie zdążyłam przeczytać. Pau, dziękuję, trzeba dobić to dzisiaj. Boże, dziękuję bardzo. Wielkie dzięki. Szaleni, zaraz muszę przeczytać tego donate'a. Chyba, że ktoś mi powie, co tam było napisane. Byłabym wdzięczna. Bo musiałabym wyjść z gry. Remake The Last of Us wychodzi we wrześniu? Raczej nie.
Jeśli nic nie zmienili w gameplayu, to raczej nie. A nie wymaga też czasem jakiegoś opóźnienia przed wrzuceniem powtórek? Raczej nie, Bartek. Balkon praca. Jest fajnie, aż się częsę. Proszę. Dzięki. Dzięki. No właśnie, wszyscy się napalili, już też mi gorąco się zrobiło. Oh, masakra. No właśnie, ja mam na PS... Ja mam PS4. Tak. Paleni ludzie, czekamy u Presta na balkonie. Aha! Dziękuję, Laurens. Dobry donate. Niepotrzebny jest, nie zmienia nic oprócz grafiki. No, no to ja raczej nie mam takiego parcia, żeby kupować grę dla grafiki. Ko. Super, dzięki. Są w ogóle jakieś drzwi jeszcze, ale się boję. It's probably a nice tea towel once a long time ago, no it's just a dirty piece of rag. Okej. Okay. Najważniejsze jest to, że jestem pierwszy raz na streamie, przyszedłem tylko dlatego, że twoje filmiki sprzed 10 lat pomagały mi zasnąć i uznałem, że muszę się jakoś odwdzięczyć. O, to miło z twojej strony bardzo. Te kilka złotych i tak tego nie odda. W każdym razie dzięki wielkie, trzymajcie się wszyscy. Ty też się trzymaj dzielnie, Golden Camel. Miło mi bardzo, dziękuję, że wpadłeś i za wsparcie bardzo dziękuję. Jeśli oglądasz na YouTubie, to też mi jest bardzo miło, bo tam też się rzucają drobiazgi zawsze z reklam, także też mi jest ogromnie miło. To jest bot na DC. Ojej, sakra. Znowu jakieś ataki. Zresztą jeszcze jest. There must be at least 20 bottles of bleach. Masakra. No dobra, co tu jest? O, Jesus. Gdzie my jesteśmy, bo nie widzę. Is this where they wash? This water looks very odd. Like a mixture of dirt, melted fat and petrol. Fat? W sensie tłuszcz? Jest mocno przerobiona, będzie bardziej przypominać The Last of Us Part 2. Nowe mechaniki walki, nowa broń, nowe AI do sojuszników i wrogów, nie tylko grafika. Okej. Okay. Będzie praktycznie nowa gra ze starym scenariuszem. Aha, rozumiem, Skipper. Obnażonym czatem? Oh my god. What is this doing in the bath? It's all rusted and covered in slime. Lawn mower? Nie wiem, co to jest. Aha! Że kosiarka! Jezus, boję się. It's a garden shed. I really don't like the look of it. Peek in? Oh, okay. But leave. Leave. Uciekamy stąd. Zdecydowanie nie chcę tu być. Roztopiony tłuszcz, ale taki z ciała i ropa. O Jezus, masakra. Dużo tu kwasu do rozpuszczenia ludzi w tych wannach. No. Kosmos. Dobra, tu się można schować w ogóle pod tym stołem. Nie wiem, co ja mam zrobić z tym obrazem. Spróbujmy ruszyć tą lampę. A mogę zapisać na... Boże, mogę zapisać... Na tym samym? Zerkałaś do tych wanien. Znaczy, no, mogłam je egzaminować tylko. Zadźgaj ją, boję się. Gryźmy ją w kostkę. Znaczy, może będzie jakiś inny motyw jeszcze, żeby ją zabić. It's too hot. Aha, to nie mogę. Ale mnie jeszcze nie było na górze. Ja bym chciała iść na górę. Aha, should better stick to the ground floor. No dobra, to...
to opcje nam się zmniejszyły. Wrzuć ją do wanny. Te bottles mogę jakoś wykorzystać? Not here. Do wanny toster. A co będzie jak... I don't need to hide, okay. Dobra, jeszcze raz. A nie, to jest Ania 24 razy 2. Dobra, spróbujmy jeszcze raz, bo to jest bathtub, ale mogę tylko egzaminować. A, jest look closer. O, matko. Egzamin bathtub, egzamin corpse. Take key, remove the bath plug, leave. Egzamin corpse. There is no way I'm putting my hand in that water. Besides, it seems the plug is right underneath the dead man's head. Extra. The water is absolutely disgusting. The smell alone makes me rage. Take key. Yeah. I've seen many dead bodies in my life, but this is one is definitely the creepiest of them all. Masakra. Chyba się musi być klucz. Względem serii Interia, czy polecasz grę? W sensie, którą? Tą teraz, którą teraz gramy, czy najdłuższą podróż? W sumie obie polecam, ale... obie są fajne. Tylko trzeba się przyzwyczaić do klimatu, jeśli o tą grę chodzi. Mogę... O, na przykład ten użyć. O, dobra. Mamy klot i mamy sperki. Karki. Dobra, to wyjdzie do tego samochodu. Idziemy tam. Idziemy do samochodu. Ale trzeba się nałazić w sumie. W tym domu. Nie, czekajcie, to było tutaj chyba. Zeskocz do tego kwasu. No, ona by nie wskoczyła. Użyj. Jesus, what a horrible stench, o matko. Najdłuższa podróż. No, najdłuższa podróż jest piękna. Jest cudowna, jest fantastyczna. Ogrywam ją chyba z 50 raz i nadal nie mam dosyć. I nadal odkrywam jakieś nowe rzeczy czasami. Lampa była aktywna. No właśnie nie, bo ona powiedziała, że jest... Znaczy, że jest zbyt gorąca i nie może jej chwycić. What's this? It seems this idiot does everything this his creepy wifey from hell tells him to. He brought his gas mask here. I'll take it. He won't need it ever again when I'm done here. Aha, czyli mamy maskę gazową. Okej. Okay. Mamy maskę gazową, tylko do czego mi to jest potrzebne? Numer z kwasem. Lampę weź tym klotem. A no, w sumie racja. Mogłam wziąć tym klotem, spróbować. Okej, okay, dało radę. Wygrywałam 50 razy Syberię, w najdłuższą podróż nigdy nie grałam. Swoją drugą najdłuższą podróż Dreamfall to ta sama gra.
Nie, Dreamfall to jest druga część od Najdłuższej Podróży. Chociaż Dreamfall ma taki podtytuł, Dreamfall Najdłuższa Podróż chyba, czy coś takiego. Przez co może się mylić faktycznie, ale Dreamfall jest drugą częścią. I trzecią częścią jest Chapters. Także polecam. Zdecydowanie polecam, najlepsze gry ever. A Syberię też z kilkanaście razy przechodziłam, także to moje ulubione gry. Dobra, czekajcie. Nie, to było tutaj. Chyba. Gdzie trzeba było użyć tej żarówki. Już. Okej. Okay. Co my tu mamy? The books look like they haven't been touched for a long time. Maybe they've been left here by the previous owners. What's that? An old phone book? That could be useful, but I'm not sure whose number to look for. It's not like I have any friends that I could call for help. Czyli jest tam książka telefoniczna, ale ona nie ma pojęcia, czego szukać za bardzo. Cytrynki nie kupuję, o nie! Tam się bardzo myliło, ale jeśli lubiłem Syberię, to pewnie Najdłuższa Podróż też mi się spodoba. Może sobie zagram wkrótce. Polecam. Polecam, zdecydowanie. Mogę check. It's from 10 years ago. Still I don't know what to look for. Kurczę. A mogę iść tu na górę? W ogóle nie. To jest kolejna lampa. Aha, muszę szukać kolejnej, serio? A nie możesz sobie wyjąć z... Nie możesz sobie wyjąć z tej. Oh my god. A nie mogłam się dostać do tego vana po ten telefon, kurczę. Co wiem? Nie, żadnych pociągów nie mam. Żadnych pociągów nie mam. Książce telefonicznej numeru ratunkowego. Czy ja nie mogę jakoś się dostać do tego samochodu od przodu? Nie mam już tego klucza. Nie mam. Kiks, ja mam dwa kotki. Dwa kotki. Okienko z piwnicy. Tylko nie wiem, co za bardzo mogę tu zrobić. Może mogę zabrać szkło, ale chyba nie. Mogę wylać na niego. Użyć obrazu. Aha. Trochę się nie spodziewałam. Stop the draft in the cellar. Aha, żeby mu zatkać powietrze. Okej. Okay. Czy on stamtąd wyjdzie? Boję się teraz. Czy on teraz stamtąd wyjdzie? Mam nadzieję, że nie. Albo wyszedł i sobie poszedł gdzieś. Tu jest jeszcze lamp. O, dobra. Nie zauważyłam tego. Czy tu jest jeszcze lampa? Boże, Seba, jesteś okropny. To jest prosta. Bierzesz nóż, zabijasz tą laskę, co wygląda jak zombie. Ale ten nóż jest tępy. To ja chyba mu jej nic nie zrobię. Czekajcie, spróbuję tą lampę jeszcze tu ogarnąć. Aha, tu jest telefon. Old phone. It looks like it's still working. There's a sticker with the number on the base. Mogę jej użyć? Mogę tylko użyć tego telefonu? Call police, Susan Flat, hang up.
Zadzwoń na policję. Na nią wylać ten kwas, no... W sensie to jest wybielacz sam, więc nie wiem, czy to nam coś da. Zaraz zobaczymy, bo może coś tam się ogarnie. Nie wiem, teraz się boję. Nie, współczuję Gemini bardzo. Trzymaj się tam. Emergency line. How can I help you? My name is Susan Ashworth. I've been kidnapped. These people are crazy. They're going to eat me alive. I don't know what to do. Please, you've got to help me. Ciekawe, czy to nam pomoże. What's your home address and postcode, ma'am? What? It's irrelevant. I've been kidnapped. I'm not there. I'm afraid I need your home address to confirm your identity, Miss Ashworth. Aha, super. It's flat 412 Helen Street, EX4422DL, okay? Now please, do something, for God's sake. Calm down, ma'am. Who's kidnapped you? I don't know who they are. They didn't tell me their names. No, but wait. He's an animal control guy. Drives a white van. He's got a wife. She poured bleach down my face. Bitch. They're just mad. Won't stop at nothing. I'd run away, but there's this fog, and I have no idea where we are. You have been kidnapped by a married couple, is that correct? Może on to wszystko zapisuje. No, not just any married couple. Don't you understand what I'm saying? O matko. These people are fucking serial killers. There's blood and bones everywhere. I mean, some of it is cat's blood, but there's human blood too. I told you, they eat stray cats and dogs, and they eat people. They're sick. They make me sick. Is this a case of family disturbance, ma'am? What? No. Did you know this married couple prior to the incident? Are you related? Jesus, did I say anything at all that would make you think that? Calm down, please. I'm only trying to help you, ma'am. I need to establish some facts first before a police car can be dispatched. Look. Just track this number, and you'll find where I am. You can do that, yeah? They always do it on films. I bet you've got my number displayed on the screen already. Just do me a favor and send a police car, will you? Of course, ma'am. Stay on the line. Super im podpowiedziała. Did you witness cruelty to animals? What? You mentioned cat's blood. Was this married couple cruel to animals? If so, I will put you through to animal welfare. Oh, matko, serio? Would you prefer that, ma'am? Are you joking? No, I would not. Okay, please hold the line. Hello? Jesz, policjant Efer. Order ziemniak. Are you still there? Yes, of course I'm still here. According to our records, you've recently discharged yourself from the hospital. Are you currently undergoing treatment for any mental health? Oh, nie. No, it's not like that. Masakra, jeszcze wyciągnęli moje mentalne problemy. Listen to me very carefully. I can connect you with the on-duty doctor at the RCW hospitals. Super. Są jako kompletny imbecyl, dużo mnie nie są kompletnie mieli celu i zgłoszenie zostaje poważne przestępstwo. Reakcja byłaby całkowicie inna. Explain what's on your mind. I'm not fucking crazy. So, that's it. You're just not going to help me. No, papa Igorku, dobrej nocy. It's best if you contact your doctors. Oczywiście. Would you like me to give you their number in case you'd prefer to call them yourself? Oh, don't bother. I'll take care of it myself.
Thanks for nothing. Goodbye. Masakra. Dobra, spróbuj na coś innego w takim razie. Mogę zadzwonić do mojego mieszkania. Może ta cizia, która tam mieszka, mi odbierze. O Boże, serio? Nie pamiętasz własnego numeru? Super. Więc pewnie znajdziemy w książce telefonicznej ten numer. A mogę jeszcze zadzwonić na ten numer, który tu był wyszczególniony. Jestem ciekawa, co to. It's pointless. It must be. Aha, czyli to jest po prostu numer tego telefonu. Okej, okay, a mogę poszukać w tej książce telefonicznej. My number's here. I better memorize it. It might come in handy. Dobra, mam nadzieję, że ona faktycznie to zapamiętała. Ja swojego też nie znam na pamięć. No w sumie komórkę to chyba ciężej zapamiętać, chociaż ja pamiętam swój numer, bo często go używam. Ale ten... Ale komórkę to faktycznie... Jak miałam stacjonarny, to pamiętałam zawsze. Jakoś tak, nie wiem, chodzi mi do głowy. Panie władze, jeśli teraz ta pani zginie, odpowiesz za to, że dyżury policyjne są nagrywane. O nie! Już. No, zadzwoń do tej swojej Mitzi. No, rozumiem, Hotaru. Come on, Mitzi. Answer the phone. Foksiak, on był w książce telefonicznej, więc... Hello? Oh, thank God. Finally. Mitzi, it's me. I need your help. What's happened? Where are you, Miss Ashworth? Zostałam porwana. Pamiętam swój numer dobrze. O, nice. Kidnapped by some psychopaths. I've been kidnapped by some psychopaths. What? How did that happen? You only went downstairs to check on the cats. Look, it doesn't matter. I'll explain everything later. These people are maniacs. They're killers. It's either me or them. I have no choice. I've found some bleach. It reminded me of this gas you were talking about. I could get rid of one of them with that gas and get a hold of a gun. You said it was fairly easy. Miss Ashworth, no, you can't. Listen to me. This guy is a fucking murderer. He's nothing but a parasite. No one will miss him. Trust me. The police won't be coming to rescue me. And I could really do with a gun here, you know? I... but... Ah, masakra. Na prawo od domu byłaś? Chyba nie, Kalin. Sorry, mózgu. Spoko. Jak są tam killers, to trzeba ich paletem... Co? Aha, że paletą, o Jezus, klikać latarką i pokucać, aha. Długo kiblujemy przy tym telefonie, że już dawno by nas namierzono. Zakładam, że ci goście nie są głusi. No, ale jakoś tak nie idzie im szukanie nas. Cześć, Hito, hejka, co tam u ciebie słychać? What's the other chemical? Może niech ona zadzwoni na policję? Yes, of course, I will, Miss Ashworth. But, wait. What should I tell them? Do you know where you are? No idea. Out of town, somewhere? Have you tried talking to the police yourself? Yeah. They think I'm nuts. Shit. What are you going to do then? I'm going to take care of it myself. No one will do it right if you don't do it yourself. I heard someone say once. God, I wish I could do something. Anything. Just call them and say that I've gone missing. Maybe they'll put two and two together and actually take my call seriously at last. Okay, zawsze coś. No dobra, jakie jest to drugie chemikalium? What's the other chemical,
Betsy. Tell me! Now! Okay, fine, I'll tell you. It's no rocket science. You just need some pesticide. Pesticide? Didn't you say it is something everyone's got at home? Well, you wouldn't use it. You live in a flat high above the ground. It's for people who own houses. Or, like, mansions. You can pick up these things at any supermarket anyway. Fine. What do I do with it? Just mix bleach and the pesticide together. Make sure there isn't much ventilation. And wear some protection. A gas mask or something, yeah? Right. Bleach. Pesticide. Okay. Got it. Genialny plan, że nie wytwórzmy dużo super toksycznego gazu. Thanks. Nie no, my będziemy mieli maskę. Ja tam kończę praktyki, już złożyłem CV do pracy. O, gratulacje. Możesz z nimi zrobić porządek, policja tylko będzie się przeszkadzać. Ale ja się boję. Dobra. Dobra. Thanks. Wish me luck. Be careful, Miss Ashworth. I'll be fine. I tak za chwilkę będziemy kończyć, myślę. This will be like a walk in the park. Tylko zobaczę, co jest tam z drugą stronę domu. Cześć, Xiu Yang, witam. Stay to pestycyd, tak. Zainstalowałem Linuxa Slackware i jeszcze zainstalowałem OpenWrt. Ojej, trudne rzeczy. Rozumiem, że mamy jedną w torebce. No, mamy ze sobą, podnieśliśmy ją z samochodu. Gaskę mazową. Gaskę gazową. No faktycznie z tej strony nie szłam. To są jakieś loose bricks. Part of the wall is badly damaged. He had probably driven his van into it once. A możemy użyć na przykład tego. Okej, mamy cegiełkę. Cegiełka, coś tu jeszcze jest? Wow! Okej, jest tak po prostu... O nie! Czy ja wyjdę z tej mgły? Nie, mam wrażenie, że to się zapętla. Gaska bazowa w mgły. Jezus. Dobra, i tak nie wiem, gdzie te pestycydy są. Chociaż, czy ja mogłabym tą... tym brikiem w tą szybę? No keys in the ignition. I have to find another way. Ale możesz zabrać mobile phone. I hate mobile phones. I've never had one myself. O nie! No co za dziunia? Jak można nie lubić? W drugiej stronie domu jest więcej mgły. But right now it might be useful. The battery is fully charged. All I have to do is dial a number. O, czyli jest, jest w pełni naładowany i możemy go użyć. Make a call? Aha, bo ja mogę zadzwonić do tego domu. To można to wykorzystać potem. No dobra. To wejdziemy sobie do środka, zapiszemy i myślę, że będziemy kończyć. I następnym razem ogarniemy, co tu trzeba zrobić. Mam nadzieję, jakoś. Nigdy internet. Sekskeeper nienawidzi telefonów komórkowych. O, cześć, zjem ci frytki. Aczkolwiek nie oddam ci moich frytek, ale miło mi cię widzieć. Chcecie mi powiedzieć, że mamy opcję wyjścia z domu? Co my tu jeszcze robimy? No, zgubimy się we mgle. Poza tym ona musi wymordować tych ludzi, bo to jest jej challenge, zadanie. Dobra. Quit.
kwit i przełączymy się na kotka, na coś lżejszego i mniej problematycznego. Będziemy się kotkować teraz w Stray. Też dawno nie grałam. Nie do końca wszystko pamiętam, ale zobaczymy, co tam się ogarnie. Tak, zapisałam. Mam nadzieję. Nie no, zapisałam. Dobrze, dobrej nocy, Lawrence. Dzięki bardzo za to, że byłeś i do zobaczenia. I dziękuję za wsparcie bardzo. Challenge po prostu filmik na YouTube nagrywa, tak. Dobrze, to zrobimy sobie przerwę. 5 minut na ogarnięcie i słyszymy się za chwilę w kotku. Nie, jeszcze nie skończyłam Stray. To jednak jeszcze trochę potrwa chyba. Jestem operatorem grilla. Ej, masz fajnie, Hito. Też chcę. Dobrze, Roplistin, dziękuję bardzo, że byłaś. Dobrej nocy. Challenge przygotuję karabin automatyczny, kamizelkę kuloodporną. O Jezu. Masakra. Dobra, to słyszymy się. Ojej. Cześć, Dawidowski. Już od początku live'a drzemka wjechała za mocno. Ojej. Dziękuję bardzo. 32 miesiące za słupka. Dziękuję. W takim małym kotku. No, zrobimy magię. Dobrze. To słyszymy się za 5 minutek.